Dzień dobry, dobry wieczór. I tak się właśnie zastanawiałam, jak będę wyglądała w kamerze tak późną porą. Jeszcze nigdy nie nagrywałam w Nowym Jorku o tej godzinie. Jestem właśnie na Fulton Street i jak widzicie za mną One World Trade Center świeci się, więc nie świeci się z mojego angielskiego, ja nie umiem wymawiać angielskich nazw. Nie wiem, czy moja kamera wszystko super chwyci, ale chciałam wam pokazać Nowy Jork wieczorem, ponieważ wybieram się z koleżanką na gorącą czekoladę. Już mamy bardzo zimną pogodę, ale ja lubię takie zimno, taka odskocznia od gorąca. No jest, ta kamera to mnie tak wkurza, muszę kupić nową kamerę, bo ta kamera jest rozwalona totalnie. Chciałam wam powiedzieć, że już Nowy Jork powoli wraca do żywych. Jak widzicie za mną bardzo dużo ludzi, także jest coraz więcej ludzi. I teraz coraz więcej ludzi przeprowadza się do Nowego Jorku. Teraz się okazało, że wszyscy wracają do tego Nowego Jorku. Widzicie, pamiętam jeszcze jak mieszkałam na Florydzie i tak tęskniłam za Nowym Jorkiem. Mówiłam, Boże, po co ja wyleciałam? No ale wtedy była pandemia, więc w sumie dobrze, że mnie tu nie było. Natomiast pamiętam ludzi, którzy tu mieszkali i mówili, tutaj już będzie, tu już będzie masakra, tutaj to miasto to już jest koniec, to się już nie odbuduje. Ja sobie myślę, co wy to gadacie za bzdury? Przecież to jest największe miasto, jedno z największych miast na świecie, najbardziej rozwijających się miast na świecie. Przecież to wszystko wróci do żywych, do siebie, tylko trzeba na to czasu. Nowy Jork nieraz odbudował siebie, odbudował swoje siły i co to taka pandemia dla niego? Tak naprawdę nic, więc ludzie, którzy zwątpili w Nowy Jork, wyprowadzili się z Nowego Jorku, a teraz znowu powracają. Ceny mieszkań i powiem wam, apartamentów idą do góry, więc trzeba się spieszyć, ale powiem wam szczerze, że za niedługo mam w planie nagrać dla was film odnośnie Hoboken, New Jersey. I Hoboken jest tak drogim miejscem, w którym ja mieszkam, że powiem wam, że zaczęłam się zastanawiać nad przeprowadzką na Manhattan, bo będę miała wszędzie blisko, jako agent nieruchomości w Nowym Jorku i w New Jersey, będę miała wszędzie blisko, nie będę musiała kupić samochodu. A mieszkając w New Jersey, żeby przejechać na Manhattan, muszę płacić $16. Wiecie, co to jest $16? To jest bardzo, bardzo dużo. I zrobię też dla was taki film różnice życia w New Jersey, a różnice życia w Nowym Jorku, bo może was zaciekawić z tego względu, że ja mieszkałam w Nowym Jorku wcześniej, teraz mieszkam w New Jersey, w stanie New Jersey. I powiem wam, różnica jest ogromna, naprawdę ogromna i jak będzie was interesował taki filmik, to dajcie mi znać, bo ja tak naprawdę mieszkam tylko 5 minut od Manhattanu, a odczuwam mój portfel to bardzo, także piszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani. Ja oczywiście chciałam was zaprosić na mojego Instagrama agnesofficial91, nie wiem, taka nazwa beznadziejna, już nie zmienię, także podlinkuję wam pod spodem. Ktoś do mnie dzwonił, ale nie wiem kto. Tak będzie wyglądała moja praca, cały czas na telefonie. Właśnie znajduję się na południowym Manhattanie, blisko wody i zobaczcie, tutaj mamy taką kostkę brukową. Trochę mi to przypomina Polskę. Są takie miejsca w Nowym Jorku, które przypominają mi Europę, są takie miejsca, które przypominają mi Kraków, trochę Warszawy. Także Nowy Jork to jest taka niesamowita mieszanka, która sprawia, że czuję się jak w domu, naprawdę. I czy to jest Kraków, Warszawa, czy Wielka Brytania, Nottingham, bo jestem z Nottingham ogólnie, przyleciałam z Nottingham, to wam powiem, że jakoś tak nie wiem, kurczę, przypomina mi to właśnie mój dom i może dlatego tak bardzo nie tęsknię za Europą, bo tutaj mam wszystko, że tak powiem, popatrzcie się jak pięknie tutaj jest i słyszycie, że grają świąteczną muzykę. A co myślicie na tym, co myślicie, abym nagrała vloga śladami Kevina w Nowym Jorku? To mogło być ciekawe. Tak trochę europejsko tutaj jest, mieszkania na górze, a sklepy na dole. Przypomina mi to, właśnie co wam to może przypominać, tak trochę jak nie Nowy Jork. Tu mamy bibliotekę, jakaś Funny Face Bakery, to też może być ciekawe, to może być takie, wiecie, coś takiego bardzo oldschoolowego, a ja się teraz właśnie wybieram z koleżanką na gorącą czekoladę, zaraz się spotkamy
i Wam pokażę jakieś fajne, ciekawe widoki. Tak na szybko, w takim szybkim epizodzie. Słuchajcie, tam jakiś dwóch bezdomnych jest, ma namiot. No, moja koleżanka to jest świetna, bo powiedziała, że mam być tutaj, a ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem dosłownie. I się czuję, jakbym się zgubiła. I trochę się czuję taka nieswojo, bo powiem Wam, jak nie znam terenu, to się boję, o. Powiem Wam, moja koleżanka gdzieś zaginęła. Ja tutaj stoję, jak sama, jak palec. Dobrze, że mają tutaj kamery, chociaż tyle. Muszę do niej napisać, gdzie ona jest. Hello! Patrzcie się, jak pięknie, świątecznie. My friend, my best friend, my best friend, and a girlfriend. Like, the only thing that I want is like a hot chocolate. Słuchajcie, wpuścili mnie bez szczepionki, mnie wpuścili, także wow! Czyli da się jednak w Nowym Jorku wejść bez szczepionki, jeszcze nie szczepiłam się. That's just me, I'm doing vlogs, so... See my beautiful friend. I love her so much. Okej, więc słuchajcie, uciekam do domu. Jest strasznie zimno już powoli. Chociaż i tak uważam, że jeszcze nie ma tak zimno jak zawsze. Dopiero się zacznie. No i właśnie, jak mogliście poznać moją koleżankę, ona jest z Kolumbii, jest fotografem. Bardzo, bardzo fajna dziewczyna, tylko jedno, co mi powiedziała, to jest to, że właśnie ja nagrywam Insta Story w języku polskim i powiem Wam, że niestety będę musiała pogodzić troszeczkę tutaj pewne rzeczy takie typu, że Instagram będę robiła w języku angielskim, a po prostu YouTube zostanie w polskim języku, dlatego że to jest takie trudne, ale jeżeli ja mam tutaj zacząć biznes i jeżeli mam być agentem nieruchomości, powinnam, jednak jestem w Nowym Jorku i powinnam ściągać klientów przez moje social media w języku angielskim, więc prawdopodobnie będę tak musiała zrobić, że niestety, ale będę musiała nagrywać mój Instagram tylko i wyłącznie w języku angielskim. Najgorzej się jest tak przemóc, bo to jest tak, wiecie, jak ja rozmawiam w języku angielskim z ludźmi, czy jestem w pracy, cokolwiek, czuję się bardzo swobodnie, ale jeżeli już mam sytuację, że muszę nagrywać do ludzi gdzieś na Instagrama coś, to powiem Wam, strasznie się wstydzę i no będzie trzeba przełamać te lody, że tak powiem. Także już uciekam na pociąg, wracam do domu i jeszcze Wam pokażę tutaj budynek, jak wyglądają budynki. Ślicznie, powiem Wam, pięknie. Uwielbiam, uwielbiam po prostu. Ale szkoda, już powoli się robi zimno. Także dzięki za oglądanie i słuchajcie, trzymajcie się, to był taki szybki, spontaniczny vlog, tak na szybko coś nagrałam i do zobaczenia do następnego, pa pa!